Z nami Michał Peskowicz, już zawodnik Podbeskidzia. Powiedz mi, Michał, dzisiaj wjeżdżając na Wielicką, czułeś się jakoś tak inaczej? Nie, myślę, że to były takie same momenty, jak tu przychodziłem, no ale wiadomo, dzisiaj może jestem tu nie ostatni raz, bo pewnie będę przychodził, bo spędziłem tu bardzo ładny czas i bardzo długi czas i mam tu kolegów i pewnie będę wracał. Zapytam Cię teraz o wspomnienia. Ponad 3 lata w Krakowi, 74 występy w barwach Pasów. Jak miałbym Cię zapytać o takie jedno wspomnienie, które na pewno będziesz miał w głowie do końca, nie tyle kariery, ale tego wszystkiego? Tak, pewnie jest więcej tych momentów, ale też to zdobycie puchar, zdobycie super pucharu, a też nigdy nie zapomnę, jak my grali rewanż na stadionie przy Kaluży. Gibice ryknęli od razu przy pierwszym zagraniu. To było takie bardzo mocne wsparcie od nich i właśnie to bardzo te zimówki przychodzili po ciele, no i to był bardzo ładny moment też. Wczoraj, kiedy ogłosiliśmy Twoje przejście do Beniaminka PKBP Ekstraklasy, wiele ciepłych słów, podziękowań od kibiców. Wiem, że Ty też chciałbyś powiedzieć kilka słów do fanów Krakowi, więc mikrofon jest Twój. No też chciałbym podziękować przede wszystkim panu profesorowi, że mi dał możliwości zagrać w Krakowi, tak samo trenerowi Probierzowi, który mnie sprowadzał, no i całemu sztabu szkoleniowemu, no i najbardziej, który się ze mną męczył, trenerowi Palczewskiemu. Potem chciałbym podziękować wszystkim kolegom ze zespołu, bo jakby ich nie było, to byśmy razem nie dociągnęli to do tych momentów, któryśmy dociągnęli. Oczywiście byli gorsze momenty, ale jakby tych gorszych nie było, to by nie byli te ładne, które można wspomnieć na nie przez całe życie, no i też bardzo ważne było to, że te kibice nas wspierali w tych momentach, no i pozdrawiam im i życzę dużo zdrowia, powodzenia i punktów całemu klubowi. A my się widzimy, z tego co patrzyłem, w lutym, chyba 16 kolejka Podbeskidzie przyjeżdża do Krakowa, więc do zobaczenia, Michał. Bardzo szybko zlecie i będziemy się widzieć.